Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa w kolejnym odcinku programu Książki Mojego Życia. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Panią Iwonę Jaśkiewicz, osobę, która uwielbia przebywać w towarzystwie książek. Dzień dobry Pani Iwonko. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Iwonka nie znajduje się przypadkowo, jest to takie celowe zaproszenie. Jest Pani jedną z najbardziej aktywniejszych czytelniczek księżnicy Stargardzkiej. Systematycznie odwiedza księżnicę, wypożyczalnię główną oraz dwie filie na osiedlu letnim i na osiedlu lotnisko. Dodatkowo wypożycza Pani na trzy karty, na swoją kartę, kartę męża i kartę jednej z córek. A wszystko po to, aby zwiększyć limit wypożyczanych tytułów. Pani Iwonko, dla mnie to jest Pani przykład takiego typowego książkoholika. Skąd u Pani taki głód czytania, taki niesamowity apetyt na książki? Pochłania je Pani w ilościach rozbrajających. Dobrze to Pani mówiła. Faktycznie to jest niepohamowany wręcz apetyt i faktycznie potwierdzam, tak jest. Skąd to się wzięło? Powiem szczerze, że odkąd pamiętam, z tego co wiem, to nasza pamięć sięga gdzieś tam do ukończenia czwartego, piątego roku życia, to ja pamiętam, te książki były zawsze, były ze mną zawsze. Skąd się wzięło? No pewnie gdzieś tam pierwsza przeczytana książka, na pewno mama tutaj odegrała swoją rolę. Wiadomo, wcześniej, kiedyś, 40 lat temu, jeszcze mieszkałam na wsi, na pewno ten dostęp do książek był bardzo, bardzo mocno ograniczony, więc coś tam dostałam, coś tam było kupione, ale one były zawsze. Były zawsze, ja z książką zasypiałam, z książką się budziłam. Dużo, dużo lepiej było od momentu pójścia do szkoły, bo mówię, mieszkałam na wsi, nie było tych książek dużo. Pójście do szkoły, zapisanie się do biblioteki i to już rusza wszystko. Tak, pani w bibliotece, nasza pani ukochana, pani Cieplak, miała ze mną problem, bo faktycznie pierwsza klasa, gdzie ja nauczyłam się czytać mając 4 lata, w wieku 5 lat czytałam. Oczywiście niech to nie zabrzmi, że ja się chwalę, ale faktycznie to życie na wsi, panie, sąsiadki przychodzące do mojej mamy i ja czytająca w wieku 5 lat, ten głos szczeciński, co tam na tym świecie się dzieje. Także czytałam różności już od małego, już od maleńkości i tak jak mówię, no ta biblioteka tutaj dała mi dużo, ale zawsze był ze mną problem, bo przychodzą dzieci, pierwsza klasa, ja już tam sięgam gdzieś tam czwarta, piąta. Trochę odstawała Pani od swoich rówieśników, mogła się Pani nudzić chwilami na lekcjach. I tutaj właśnie wspominam też, jeżeli chodzi o lekcje, to tak, zerówka, pierwsza klasa, kiedy składamy te literki, dopiero łączymy wyrazy, poznajemy to wszystko. I tak pamiętam mojej wychowawczyni, pani Muszyńskiej, Agnieszka z biblioteki będzie pamiętała, chodziłyśmy razem do podstawówki i takie dotknięcie właśnie linijką, że ja już w tym momencie przestaję, reszta czyta. Także faktycznie gdzieś tam momentami pamiętam. Nie czuła się Pani, to jak to Pani przyjmowała, troszeczkę gdzieś tam z boku bardziej w związku z tym? Czy to nie przeszkadzało Pani? Nie, to chyba były troszeczkę inne czasy, my tak chyba nie czuliśmy tego wykluczenia. Czyli imponowało to wręcz innym rówieśnikom bardziej? Nie poczułam się nigdy właśnie tak odsunięta, jakoś tak to wszystko płynęło, samo życie i no mówię, no ale zaszczepione to gdzieś tam było, nie pamiętam może konkretnego momentu, skąd, gdzie, kiedy, ale od samego początku i do dzisiaj. Czyli świat bez książki dla Pani praktycznie nie istniał, bez słowa pisanego. Nie istniał, nie istniał. Nie potrafi sobie Pani wyobrazić, cofnąć się i wyobrazić sobie dnia, w którym jej nie było. Nie. Już jeśli sięga Pani pamięcią wstecz, to ta książka zawsze towarzyszy. Zawsze, pod pachą, pod poduszką. Niesamowite. Ta ogromna różnorodność tytułów, jaką Pani czyta, jest bardzo imponująca. Tematyka wypożyczanych książek jest bardzo różnorodna. Rodzaje, gatunki, nie skupia się Pani na jednym. Są to sensacje, thrillery, kryminały, obyczaje, reportaże, książki historyczne, to są biografie, no i czego tam jeszcze nie ma. To ja teraz zadam pytanie. Który gatunek z tych wymienionych przeze mnie, tych, które Pani czyta, jest Pani najbliższy? Najlepiej Pani lubi zagłębiać się w te tytuły. No, chyba jednak kryminał. Kryminał i thriller medyczny. To jednak zawsze pomiędzy, na pewno Pani też to zauważyła, pomiędzy tymi książkami kryminał pojawia się zawsze. Albo seria kryminałów, albo jeden pojedynczy, albo thriller medyczny. To jest ze mną zawsze. Oczywiście obyczajówka. Dobra książka obyczajowa. Tematyka typowa dla kobiet, biografie, tak jak Pani wspomniała, to są te 3-4 takie, które tutaj częściej tak. Ale faktycznie czytam wszystko, co mnie gdzieś tam zainteresuje, gdzieś tam coś usłyszę,
Na pewno później jeszcze więcej przy książkach wspomnę, coś czyta mąż, gdzieś córka podsunie jakiś ciekawy tytuł, także nie ma tak, że nie, absolutnie było tego, tego nie. Skąd Pani czerpie inspirację? Pani jest zawsze wzorowo przygotowana. To jest albo wykaz książek, które chce Pani wypożyczyć, a najczęściej są to zamówienia składane internetowo, a potem odbierane. Czyli trochę my, bibliotekarze, jesteśmy zepchnięci na drugi plan w tym momencie, bo to zawsze jest gotowe. Pani wie, jest zdecydowana. To skąd te inspiracje? Jak dokonuje Pani wyboru książek, które chce Pani przeczytać? Bardzo często jest to przypadek. Podróż, jeżdżę do córek do Poznania, podróż, zauważy ciekawy tytuł, nawiązuje się rozmowa. Często bywam w sanatoriach, są ludzie czytający naprawdę dużo czytający, duże ilości książek, więc jest jakaś inspiracja. Ale na pewno też internet, życie codzienne, Wasze podpowiedzi, jakaś reklama na stronach księgarni, no na pewno grupy książkowe. To jest dla mnie niesamowita skarbnica, taka jedna moja ulubiona. No właśnie, może... jestem związana właśnie od lat, tygodniowe wyzwania książkowe. Bardzo ciekawe. Następna grupa, którą poznajemy w wywiadach, Książki mojego życia, bo czasami moi rozmówcy podają. I to też jest inspiracja, bo też kilka właśnie tytułów z poprzednich wywiadów też już zaczepnę w tę inspirację do czytania. Fajnie, spełniamy swoją rolę. Tak, na pewno. I tutaj właśnie te tygodniowe wyzwania książkowe, bardzo pozytywne, dziewczyny głównie z Warszawy, autorki, pisarki, tłumaczki. Nie potrafię sobie przypomnieć, na pewno no minimum 10 lat, bo pamiętam właśnie tutaj o tej książce, jak będę mówiła, to poznałam autorkę właśnie na tej grupie. Nie osobiście, ale wiem, kim jest i fajnie pisze. Bardzo ciekawe, na chwilę obecną, początek był faktycznie taki, że dostosowywałam się do tych tygodniowych wyzwań. To były wyzwania, na przykład bardzo ciekawy autor na konkretną literę, nazwisko na konkretną literę, tytuł ze spójnikiem, czy spójnik w tytule, tak, no różne, tematycznie. Klucze. I faktycznie pilnowaliśmy się tego i co tydzień była dana książka. Nie trzeba było jej skończyć, można było wrócić, można było, dajmy na to, w marcu wrócić do książek styczniowych, także tam nie ma takiej... Jak to młodzież teraz mówi, nie ma tej spiny, tak? Nie ma takiego zadęcia. Naprawdę, bardzo, bardzo przyjemnie. No, jestem tam już długo, troszeczkę może ostatnio mniej. Robimy sobie prezenty na Mikołaja pod choinkę, głównie książkowe. Fajnie. Poznajemy się nawzajem i naprawdę to jest niesamowita inspiracja. Wychodzi bardzo ciekawe czasopismo Książki Magazyn do czytania. No tam mnóstwo, setki tych tytułów, tytuły dla dzieci również, bo czasem dołączają takie tematyczne z poleceniami dla dzieci, także to też niesamowita inspiracja. No i ludzie. Tych źródeł nieskończona masa. Ja jestem Pani Iwonko ciekawa, czy udało się Pani zaszczepić tą ogromną swoją pasję do czytania swoim dzieciom? Ma Pani dwie dorosłe córki. Ja często słyszę od swoich rozmówców, że jest to bardzo trudne zadanie w dzisiejszych czasach, wręcz czasami nawet karkołomne. Jest tyle bodźców, tyle rozpraszaczy. Czy ta misja, czasami impossible, udała się Pani? Udała się. Muszę przyznać, z chęcią. Udała się, ale my czytamy wszyscy. Czytamy całą czwórką, więc widziały mnie czytającą, widziały męża czytającego. Czytaliśmy im, one czytały później same, wiecznie gdzieś tam, pamiętam z dzieciństwa, targające pod pachą, że dzisiaj będzie to, tata przeczyta to, mama przeczyta tamto. Czytaliśmy, zawsze czytaliśmy, nie miały problemów z ortografią, niejednokrotnie były właśnie... Te plusy, tak, wartości dodane z czytania książek. Tak. To jakoś tak gładko przeszło, nie było tej nauki typowej takiej ortografii, że trzeba dziecku tłumaczyć zasady. One w to po prostu weszły. Czytały też bardzo wcześnie, bo 4-5 lat to był ten wiek, kiedy czytały, to się chyba nazywa czytanie globalne, czyli nie było tego głoskowania, składania. One też czytały podobnie jak ja właśnie tak całościowo. Czytają dużo do tej pory, także udało się zaszczepić, czytamy wszyscy, no czasem nawet tak humorystycznie, jak ktoś do nas przyjdzie, tak po pokojach popatrzy, tak każdy ze swoim, że ojej, a wy znowu gdzieś w tych książkach, wyjdźcie gdzieś tam do życia. Jeżeli mogę tak tutaj nawiązać. Życie to jest to, tak, książka, jeżeli to jest życie. Właśnie tak odbiec od tematu, ale to nie jest tak, że jak my czytamy dużo, to gdzieś tam jesteśmy zawieszeni w tamtej rzeczywistości, a tutaj zupełnie oderwani. Nie, można to połączyć i... Bo często osoby nieczytające usprawiedliwiają się, wymawiają brakiem czasu. A Pani jest osobą bardzo aktywną. Praca i te obowiązki domowe nie przeszkadzają Pani w rozwijaniu swoich pasji, swojego hobby, mnóstwa zainteresowań, które Pani ma, ale o tym wspomnimy później. Jaka jest wobec tego recepta? Może zdradzi nam Pani ten sposób na to, żeby jednak wygospodarować ten moment na chwilę z książką? Nie mam takiej może... Dokładny, konkretny recept. To się udaje. To się po prostu udaje. No, dużym plusem jest to,
Sam może minusem. Jestem nocnym Markiem. Mój mąż jest dziennym Darkiem, się zawsze śmieje. Jestem nocnym Markiem. To tak, jak ja muszę się przyznać, tak, to jest pora, kiedy więc czytam to jest naprawdę, naprawdę do przodu, można, że tak powiem, podgonić tą ilość, chociaż nie o ilość tu chodzi, ale faktycznie potrafię zarwać nocy. Wtedy, kiedy jeszcze nie pracowałam, mieszkałam na lotnisku. Bardzo żałuję, że jeszcze wcześniej nie było wtedy filii na lotnisku, bo to już byłoby chyba zupełnie totalny breksno. Ale mało sypiam, dużo czytam. O tak. Ale zawsze się to udaje. Sobotę, teraz zwłaszcza, kiedy córki wyprowadziły się już z domu, a poszły obie naraz, więc to też taka trauma do tej pory. Gdzieś to się za mną ciągnie, trzeba było gdzieś ten czas wypełnić i zacząć. No zacząć tak już tylko dla siebie, że tak powiem. Ciężko z tym, bo jeżeli skupić się tylko na tak, sobie. Tylko na sobie. Było ciężko, ale jakoś to się wypełniło. Odwiedzają nas, my odwiedzamy ich, więc w miarę gładko, ale da się, naprawdę, naprawdę da się, bo ja gotując, piekąc gdzieś tam już myślę, że ja z tym ciastem faktycznie usiądę gdzieś za chwilę, no właśnie, z czaszką, o tym wspomnijmy. Ja jeszcze właśnie wspomniała Pani, że mąż czyta, ale ta ilość czasu, jaką Pani pochłania czytanie, jest bardzo duża. Jak w tym mąż się odnajduje? Czy nie czuje się czasami trochę odsunięty na boczny tor, taki wyautowany, zaniedbany, że tak powiem, kolokwialnie? Czy może wręcz odwrotnie, wspiera Panią? Bo muszę Państwu powiedzieć, że niejednokrotnie to właśnie mąż przychodzi i odbiera zamówione przez Panią Iwonę tytuły. Wspierający, czy raczej się denerwuje, że brak dla niego czasu? Świetne pytanie. Ono niejednokrotnie właśnie pada gdzieś tam w luźniejszych rozmowach. Typowych o małżeństwie właśnie. Nie. Wspiera mocno, rozumie, popycha czasem, sam znajduje gdzieś tam jakiś tytuł, odbiera te książki w niesamowitych ilościach. Fajnie nam się to też zgrywa, bo z kolei ja bym mogła w drugą stronę tutaj powiedzieć, czy ja się nie czuję odsunięta i zostawiona sama sobie, bo mąż jest myśliwym, zapalonym myśliwym, więc... Wszystko mówię, akceptujecie te swoje... Tak. Nie wchodzimy sobie pasje w drogę, pomagamy sobie nawzajem. Ten piątek, na pewno Pani zauważyła, piątek jest takim naszym takim punktem, dniem wyjściowym, gdzie mąż musi, że tak powiem, brzydko to zabrzmi, ale musi mi pozbierać te książki. No to zawsze z uśmiechem na twarzy robi, zawsze serdecznie. I wtedy dopiero może jechać, ale z kolei on jadąc do tego lasu wie, że ja sobie tutaj poczytam, pogotuję coś, ma gdzie wrócić, po co wrócić, do kogo wrócić, tak? Będzie pyszne ciasto zawsze, będzie jest dobre. Jest zatęsknienie za sobą, takie też, fajne tak, można. Tak, bo to też nie można cały czas tylko razem. Dużo czasu przebywamy razem, ale dajemy sobie tę przestrzeń i jest dobrze i to się udaje. No to teraz Pani rytuały czytelnicze. Ulubione miejsce, pora, może jakieś gadżety, taki anturaż wokół siebie, który sprzyja temu momentowi z książką. Jak Pani się przygotowuje, czy nie, ale jak to wygląda u Pani? No na pewno lubię samotność. Lubię czytać wtedy, kiedy jestem faktycznie sama i to mi sprzyja, że tak powiem, życie nasze codzienne i właśnie hobby męża. Uwielbiam być wtedy sama, uwielbiam zrobić dobrą kawę. Gorącą herbatę, bo oczywiście musi być gorąca, musi być mocna i słodka. Także to są takie moje rytuały. Coś słodkiego zawsze. Tak. Pani Iwona czasami wrzuci jakiegoś posta na Facebooku i te zdjęcia są po prostu zniewalające. Ciacho, herbata, książka. Przy okazji można zainspirować się. Wiem, co czyta Pani Iwona w tym momencie. Więc się tam patrzą. Może być ciekawy tytuł. Może warto przeczytać. To też tak. Inspiracja dla innych, dla facebookowiczów, którzy bardzo po prostu się cieszę, zaglądają na bo Pani są, stronę. Są też inne opinie pojawiają się czasami, że jejku, po co tego tyle? No jakoś tak w danym momencie. Bardzo przyjemnie. Zawsze jestem ciekawa. O, Pani Iwona, jakąś tam relację. Jest książka, no, jest to herbata, jest ten czas. Ale pojawiają się też właśnie później już tak prywatnie, że tak powiem. Dużo pytań, książki krążą, książki są pożyczane. Czasem inspiruje Pani po prostu. Chyba tak. Czasem nawet pytanie od osób, z którymi nie miałam kontaktu od dawna, tak? Nie mamy może właśnie takiego. Ale pojawia się pytanie, po co mi coś tam, kurczę, mam teraz dużo czasu, jestem na jakimś tam zwolnieniu lekarskim, gdzieś wyjeżdżam, tak, po co mi coś ciekawego. Także fajnie, cieszę się bardzo, że ja taki zwykły człowiek, ale jednak mogę jeszcze kogoś natchnąć do jakiegoś działania. To miłe. I jeżeli jeszcze mogę nawiązać właśnie do wyprowadzki córek, to faktycznie zrobiliśmy malutki remoncik. Pierwsze co, to był kącik. Do czytania. Mogłam w końcu własny fotel, duży fotel, komódka z książkami. Czyli to miejsce też jest takie, tam Pani się gdzieś tam zaszywa, że tak powiem, tak? I oczywiście koniecznie ławy, stoliki podwójne, tak? Żeby mieściły się te ulubione książki. Żeby nie zawać właśnie kolumn. To bardzo ważne, tak. To było ważne przy zamawianiu mebelków, że muszą być właśnie z podwójnym blatem. Także to chyba tyle. Pani Iwonko, ale Pani słabość to nie tylko książki, ja zauważyłam.
to również słodkości. Pani Iwona, jak Pani już wspomniała, fenomenalnie piecze. Ja nie wiem, mi się wydaje, że co drugi dzień to jest nowa blacha ciasta. Ja nie wiem, jak Pani to robi, tak. Jeśli chodzi o ten czas. Patrzę, takie ciasto, takie, już normalnie zazdroszczę. Już bym chciała być u Pani na tej kawce i na tym ciachu i porozmawiać. No i druga, jeszcze kolejna pasja, to filmy. Tak. Jak Pani łączy ze sobą? To jest właśnie ten moment. Filmy były zawsze, wyjście do kina, pandemia troszeczkę nam wszystkim pokrzyżowała plany i wtedy wchodzi właśnie film już taki w telewizji, w domu, w zaciszu domowym, gdzie oglądaliśmy całą czwórką, pozamykani w domach. Przykra sytuacja, ale coś nam też dała, coś w nas tutaj pobudziła, że tak powiem. Bardzo fajnie mi się to teraz, bardzo fajnie mi się to łączy. Czytam książkę, szukam automatycznie filmu, który nawiązuje do danego tematu. No Netflix to jest niesamowitą skarbnicą, będzie reklama trudna, ale faktycznie córki, kiedy widzą, co czytam, zaraz jest telefon, mamuś, nie wiem, czy widziałaś na Netflixie któregoś tam dnia, wchodzi to i tamto. Także bardzo fajnie mi się to łączy i to już są chyba teraz, mogłabym tak powiedzieć, że pasja na równi, tak? Wchodzi to jedno w drugie, nie ma tak, że tylko książka, tylko film, to jest przygotowane, tu jest pilot, tu jest książka, więc automatycznie takie jakieś gładkie przejście i to mi się fajnie tutaj... No, ja Panią rozumiem, Pani Iwonko, bo tak trochę się z Panią identyfikuję. Moje takie dwie słabości, to książki, tak, które wieczorami, nocami czytam, no i filmy, które gdzieś tam jeszcze może w wcześniejszy wieczór. A to się tak zazębia i ekranizacja, że faktycznie można miło osobno, możemy ale spędzić fajnie, czas. Tak, ale fajnie razem. No dobrze, Pani Iwonko, to teraz... Ulubiony autor bądź autorka? Jest ich kilku, na pewno nie wymienię jednego. Jeżeli już, to mogę tak odnieść się do pewnych etapów życia. Czyli był etap mieszkania na lotnisku, małe dzieci, koleżanki i koleżanki mamy. I tutaj Wharton. Whartona pamiętam. Oczywiście znów wspomnę, że ciężko było zdobyć książki, ale koleżanka, której mąż studiował na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i to było jego zadanie właśnie zdobyć przez ten tydzień, dwa, kiedy to była misja, tak? I to nie było też proste, dlatego że później my czytałyśmy wspólnie tą książkę, a trzeba było ją później też odwieźć i zdać, więc byłyśmy ograniczone czasowo. Ale fajnie, naprawdę piękny czas Whartona, tato, ptasiek, dom nad Sekwaną, spóźnieni kochankowie, ulubiona, także tutaj Whartona zajmuje miejsce takie, i mnóstwo wspomnień. Jeżeli chodzi o kryminały ulubione, Tess Gerritsen, Simon Beckett, no to są autorzy, którzy skradli moje serce w tej tematyce właśnie thrillerów, kryminałów. Charlotte Link, polecam z tego serca. Niemiecka pisarka. Tak, Lisia Dolina, niesamowita, taki może nietypowy kryminał, tam dużo właśnie powieści też obyczajowej, ale to polecam z całego serca. Literatura skandynawska. Uwielbiam autorów. Mroczna, te warstwy psychologiczne są bardzo istotne. Racja, tak. Także tutaj Skandynawowie piszą Larsson, Mankell, Coben i to tutaj czytane takimi seriami, czyli jak już zacznę Cobena i Harry Holm i tutaj już zawładną mną, to lecę do końca. Czasami, jeżeli już nawiążę tutaj do książnicy, do zamawiania tych książek, czasem bywa wesoło, bo mam już ósmy tom, tak, który wrócił, nie mam czwartego, czekam, kiedy ktoś tam ten tom zwróci. Także czwarty wraca, okej, czytam to dalej. Niejednokrotnie przyznaję się szczerze, z bólem serca, nie jestem wzorowym czytelnikiem, nie zwracam w terminie, ale to właśnie często jest dlatego, to nie są długie opóźnienia. Ale można przedłużać czyni. Tak, termin zostaje przesunięty i wtedy można później oddać. Więc to ci autorzy, którzy zawsze byli ze mną. Jedno co, jeżeli mogę powiedzieć, to ja nie wracam do książek. Nie wracam do książek drugi raz. Także jeżeli mówię o ulubionym autorze, to są książki przeczytane. Ja do tego nie wracam. Nie wiem, nie mówię nie, nigdy nie mów nigdy. Nie mówię nie, że nie będę do tego wracała, ale nie potrafię przeczytać kryminału drugi raz, gdzie już nie mam tej zagadki. Nie ma tego nie smaczka takiego. Tak, to nie może... jest to tak, gdzie zaczynam się bać, oczekiwać, czekam na rozwiązanie danej zagadki, więc nie czytam drugi raz, więc ci autorzy są po przeczytaniu tych książek i pozostają. Ale zapadają w pamięć. Ta proza jak gdzieś tam gości w sercu i zawsze się... Chyba, że zerknięcie do jakiegoś ciekawego zdania, poszukanie ciekawego cytatu, coś gdzieś przydaje się do czegoś, to tak, ale nie czytam drugi raz od deski do deski, to nie. Książka na bezludną wyspę. Jedyna. Bo Pani tak dużo czyta, to ja jestem bardzo ciekawa, którą by Pani wzięła ze sobą. Byłby problem, no odpowiem tak inaczej. Uwielbiam to pytanie.
Tak. Chyba byłaby ta książka w temacie ortografii, gramatyki, podstawach naszego języka, czyli albo Bralczyk, albo ogólnie. Nie, zaskoczyła. Dlatego właśnie, bo ja nie czytam, nie wracam do książek, więc chyba bym z tą książką miała problem, żeby ja słyszałam, żeby nie byłam nigdy tyle czasu samotna i nie byłam nawet z zjawiska, więc nie wiem, pewnie się postawić w roli takiej osoby. Ale chyba coś takiego, dlatego że lubię zgłębiać te tematy. To jest taki mój konik i mojej młodszej córki też. Starsza córka i mąż często uciekają od nas i widzą, że my próbujemy jakiś tam problem językowy rozwiązać. Ale chyba to byłoby to. Teraz nawet jest zamówiona bardzo fajna książka. Nie przytoczę tytułu, mam... To jest mój minus duży. Nie pamiętam tytułów, ale jak przyjdzie, będę pewnie bardzo zadowolona. Właśnie słowotwórstwo, gramatyka, ortografia, coś takiego. To tutaj, czyli jakieś przysłowie zebrane, coś takiego. Do tego mogłabym wracać kilkakrotnie i rozwiązywać jeszcze tutaj problemy. Także chyba tak, chyba. Może nie konkretna, ale... To teraz poproszę Panią o polecenie książek, które przyniosło Pani ze sobą dzisiaj do naszego wywiadu. Bardzo proszę Pani Iwanko, co Pani poleci naszym czytelnikom? Książki, może na początek książkę autorka. Chyba mało znana. Ja dziewczynę znam właśnie z tygodniowych wyzwań książkowych, z tej naszej grupy. Tłumaczka, pisarka, autorka, to jest Antonina Kozłowska. Tu powinny być trzy książki z tego miejsca. Od razu zwrócę się do osoby, która pożyczyła tą trzecią. Tu jeszcze jest. Prosimy o oddanie. A lubi Pani pożyczać książki? Tak, przepraszam, będę słowo. Tak, bo niektórzy książki... tak są przywiązani do własnego przywiązania. Nie, żeby wróciły. Się dzielą. Nie, żeby wróciły. Te książki zresztą widać, że prosimy są. Prosimy osobę o oddanie tutaj. Tak? Kukułki. Jeszcze mogę, jeśli nie wróci i komuś przypasowała i jest z nim, to okej, nie obrażę się, ale faktycznie nie pamiętam, nie zapisuję, kto pożyczał, nie notuję tego, więc jeśli komuś się spodobała, to okej. Więc Antonina Kozłowska, Czerwony Rower, Trzy Połówki Jabłka i właśnie Kukułka. Trzy różne tematy, literatura kobieca, ale literatura nieprzesycona takim, nie przecukrowana, nie mało, że tak powiem... Nie naiwna. Tak. Mało, że tak powiem, amerykańska, bo czasem te książki właśnie amerykańskie, mniej ich czytam, one tak później już wszystko tak taśmowo, a tutaj no taka rzeczywistość lat 90., czyli moja lata 80. Moje lata też, tak. Moja matura. PRL właśnie. Tutaj akurat jest warszawskie środowisko, warszawskie osiedle, mroczne blokowiska. I no niesamowite. Pamiętam, że kupiłam wszystkie trzy naraz połknęłam, pochłonęłam, że tak powiem. Wiem, że mało znane, bo tak jak komuś właśnie mówię, to dziewczyna nie jest autorką znaną, ale polecam bardzo. Kukułka, temat bezpłodności, temat bolesny dla wielu małżeństw. Wynajęcie aktualne. Tak, wynajęcie surogatki i właśnie podejście do tematu. No bolesny temat, jedna dziewczyna bogata, ma wszystko, ma męża, ma dom, niestety nie może mieć dzieci. I druga, woźna, pracująca w szkole z dwójką dzieci, bez męża, która zgadza się właśnie zostać surogatką. No temat pewnie jest, wciąż czuję, jak opowiadam o tej książce, że naprawdę przejęła mnie ta książka. Czerwony Rower, książka o przyjaźni trzech dziewczyn z zupełnie różnych środowisk, znają się od dawna i pojawia się ta czwarta. Po 10 latach przenosimy się w rzeczywistości do roku już 2000. Przychodzi list i takie później już wspomnienia, powrót do tych lat dziecięcych, co tam się stało, a stało się dużo i ten przysłowiowy Czerwony Rower, który jest tutaj takim, że tak powiem, głównym bohaterem i trzy połówki jabłka, czyli on, ona i pojawia się ktoś trzeci, odwieczne dylematy, czy pozostać przy tym, co jest dobre, co jest sprawdzone, czy pozostać przy miłości męża, czy wrócić do miłości studenckiej, która pojawia się nagle, czyli moralne problemy i takie codzienne. Jeśli mogę przy tym... Proszę, ja jeszcze tylko wspomnę, Pani Iwanko, przepraszam. Antonina Kozłowska, wszystkie trzy tytuły są w zasobach Księżycy Stargardzkiej. Zachęcamy, stoi na półce. Ja mam nadzieję, że po takiej rekomendacji teraz Pani przyjdą do nas i wypożyczą właśnie książki tej autorki. Bardzo zapraszamy. Polecam z całego serca, bo mamy naprawdę bardzo dużo polskich pisarek dobrych. Bardzo, bardzo pięknie piszących, mądrze piszących. Grażyna Plebanek, nie dało się przeczytać książek tutaj zabrać. Uwielbiam to. Także tutaj literatura. Oczywiście nasze tutaj rodzime pisarki, pani Ania Sakowicz,
która często bardzo tutaj też przyjeżdża na spotkania autorskie, Sylwia Trojanowska z panów, Stelar, Herman. Naprawdę, się tu lokalni, tak, pisarze przecież nie trzeba daleko sięgać, gdzieś tam po Warszawach, czy mówię, w innych częściach Polski. Czy też tutaj, akurat Warszawa, ale mówię, no dziewczyna naprawdę zafascynowała mnie. Jeśli mogę sięgnąć tutaj tak w Polsce, proszę, tak, tak powiem. Oczywiście. Inna kobieta, wydaje się zwykła książka, zwykła okładka, pewnie jak zwykle temat oklepany, ale jest niesamowicie przedstawiony, gdzie nie sądziłabym, takie dylematy moralne, gdzie dziewczyna, która ma udane małżeństwo, i musi później się odnaleźć w sytuacji tej drugiej, którą podsumowywała, oceniała, oczerniała, czyli kochanka, tak? Pojawiająca się. Inna kobieta, Karoliny Głogowskiej, Katarzyny Troszczyńskiej. Czasowo nie da rady wszystkich książek opowiedzieć całej treści, nie chcę za dużo zdradzać. Jak najbardziej polecam. Plus do tego pani Ewa Sęk. I to są właśnie te przypadki, o których wcześniej rozmawialiśmy, skąd biorę inspirację. Przeczytałam zdanie bodajże z tyłu książki, albo właśnie gdzieś w internecie, gdzie pani Ewa Sęk napisała, nawiązując do swojego nazwiska, Sęk w tym, żeby książka chyba przyciągnęła uwagę, coś takiego. Oho, no to muszę sięgnąć. I też zwykły tytuł, Nowakowie, 3 tomy. Zwykła, wydawałoby się, rodzina, dziewczyna w liceum, niechciana ciąża, nieplanowana ciąża, mówiąc kolokwialnie, wrzeni się w rodzinę mecenasów. No i ten dylemat, jak zatrzymać męża, pojawia się kolejne dziecko. Miłość do dzieci mimo wszystko jest, mimo tego, że to było troszeczkę sprytnie przemyślane, ale świetne książki, naprawdę takie kobiece poruszające problemy codziennego życia. Także jak najbardziej. Tak. I tutaj zauważyłam dzisiaj właśnie szykując tę książkę, zauważyłam, było kilka czarnych, więc nastąpiła mała zmiana. Dobrze, kolor nie jest istotny. No, arcydzieła literatury światowej, oczywiście to klasyka. Tutaj muszę powiedzieć właśnie ja i młodsza córka, tutaj bardzo często sięgamy do arcydzieł literatury światowej. Książka objętościowo nieduża, mamy tutaj 100 parę stron, ale to jest taki pierwowzór. Poruszam się teraz właśnie w tym temacie też do podwójnej osobowości, do zgłębiania ludzkiej psychiki, dr Jekyll, pan Hyde, mnóstwo ekranizacji, jestem teraz na etapie właśnie ściągania i będę oglądać ekranizacje, są stare, są też świeższe. Także jak najbardziej polecam. Robert Louis Stevenson, dr Jekyll, pan Hyde i nasza podwójna osobowość. Tak, jesteśmy jednowymiarowi, że charakter ludzki, psychika jest bardzo skomplikowana. Eksperymenty medyczne, a jednocześnie właśnie, jeżeli mogę w tym temacie jeszcze polecić, 24 twarze Billego Milligana. Niesamowita książka, objętościowo w porównaniu z tym zupełnie różnica, kolosalna. Jest też serial, właśnie Telefon córki mam. To fajnie się łączy, tak, że książka porwie i później możemy zobaczyć. Ale tam już jest niesamowite. Tu jest podwójna osobowość, tam są 24 osobowości ukryte w jednym ciele. Coś niesamowitego. Naprawdę nie wiemy, czym jest nasza psychika i nasz mózg. Mózg ludzki jest niezgłębiony wiedzą mózgu, tak. Wykorzystywany jest w niewielu procentach, a możliwości są na pewno nadzwyczajne. Mogę przejść do kolejnej, tak? Dziewczyna z portretu, temat na pewno znany, film ekranizacja. Ja tak, bo też i czytałam i oglądałam, wspaniała ekranizacja, moim zdaniem bardzo udana. I tutaj też, jak przypominam sobie kolejne sceny, książka oczywiście, niezmiennie książka musi być zawsze u mnie pierwsza, więc zanim poszłam do kina, to było tak, to szybko kupiłam książkę, przygotowałam się, że tak powiem, może to trochę zabiera tej przyjemności, ale tak zrobiłam. Wiadomo, książce możemy na chwilkę przerwać, wtopić się w to, przemyśleć. Tak, nasza wyobraźnia wtedy tak pracuje. Odgrywa dużą rolę. Ale powiem szczerze, ekranizacja niesamowita, chyba najlepsza. Tak, bardzo też ujął mnie ten film. Tam dosłownie. Temat, który porusza się, ten temat, który do dziś jest tematem. Tak, te emocje, tam nie ma wulgaryzmów, gdzie każdy... Pięknie każdy pokazany. Część z nas na pewno pomyślałaby, bo wiadomo, że mamy różne podejście do tego tematu i to jest indywidualne. Ale naprawdę nie ma przesytu żadnego wulgaryzmu. To oddanie siebie żony Gerdy dla Lili, bo później to już jest Lili, a nie Einar. Przepiękna książka. Polecam. Zachęcam bardzo serdecznie. I do filmu również. Może rozmawiamy o książkach, ale do filmu również. Tak. Zawsze ja to podkreślam, bo to rozmawiałam z różnymi osobami, z panią Ewą Tomczak też ze SCEK-u. Najpierw książka. Potem film. Dajmy pogalopować swojej wyobraźni, dajmy jej szansę,
a później zobaczymy, nie inaczej, kto wcielił się w rolę. Często tak jest, nie, że pokazuje jakiś film i jest książka. To lekcja chciała, tak, staram się szybko, już wszystko w kąt, tak, bo samo musi być to, tak, żebym mogła spokojnie, z czystym sumieniem obejrzeć film. Bo potem narzuca nam ten obraz filmowy, już ta wyobraźnia nie jest taka rozbujana do granic nieskończonych. Już widzę tego autora, tą autorkę, to pomieszczenie, w którym się znajduje. A tak mogę sobie meblować wyobraźni daną sytuację, jak tylko się podoba. Więc zawsze czytajmy najpierw książki, to jest niesamowita frajda. I co tam jest dalej? I ostatnia, co prawda nie z moich zasobów, nie z zasobów domowych, wypożyczona od was. Tak, u nas. Mira Marcinów, Bez matek. Tytuł taki, no, wiele mówiący i niewiele mówiący, bo nie każdy może zrozumieć to tak, jak autorka chciała. Ja jeżeli mogę, bo dopiero później w treści książki, prawie że pod koniec, książka w ogóle nietypowo napisana, odbiegnę jak zwykle, bo na jednej stronie mamy czasem jedno jedyne zdanie. I powiem szczerze, to jedno jedyne zdanie czasami dawało mi więcej do myślenia niż cała strona. Właśnie ten słowotok i kilka tych stron. Także tu jest o umieraniu, o odchodzeniu matki, więc bez matek, czyli córka zostaje bez matki, jest opuszczona, bardzo długo przeżywa żałobę. Tu jest bodajże koniec książki, to jest minęło 2,5 roku, kiedy ona dopiero zaczyna się odnajdywać w tej rzeczywistości. Czyli książka dla osób, które nie potrafią przyjrzeć żałoby, poleciła pani komuś taką książkę, że nie może poradzić sobie z żałobą i wtedy ten bez matek podsunąć. Zdecydowanie. Choroba pomoże przejść przez ten trudny okres. Myślę, że tak. Taki właśnie okres buntu, okres bólu. Wybierania też. Tak. Podejmowania wyborów. Autorka tutaj akurat ma w tym czasie też małe dziecko, więc w pewnym momencie ma dwoje dzieci, tak, bo musi opiekować się bardzo, bardzo chorą mamą. Po śmierci mamy, kiedy idzie do restauracji, słyszy rozmowę dwóch dziewczyn obok. Jedna z nich mówi, że ma szczęście do raku. Ona automatycznie odnosi to do swojej sytuacji, a chodziło o mężczyzn spod znaku raka. Więc ona wszystko widziała, słyszała. Tak, interpretuje na swoją sposób. A jeśli mogę tak do tytułu, bo tak też nie wiedziałam właśnie o czym, mniej więcej tylko tak, o czym będzie książka i ten bez matek pisany łącznie, jeśli mogę. To jest oczywiście odniesienie, tak jak w wielu książkach, do życia zwierząt, też do środowiska, do przyrody. Jeśli mogę tutaj takie zdanie. Zaprosimy. Zamiast tego, śledząc kolejne rozmowy pszczelarzy o bólach, w których umarła matka, rozpaczałam. W żargonie bartników istnieje nawet słowo określające rodzinę pszczelą pozbawioną matki. Jest to bez matek. Bezmateczność można zakładać tylko na podstawie zachowania pszczół i odgłosów z ula. Pszczoły wtedy głośno wyją i wysoko podnoszą odpłoki. Tak piszą fachowcy. Pięknie to opisane, tak, stąd ten tytuł właśnie. I tutaj polecam właśnie te zdania, pojedyncze zdania na białej kartce, jedno króciutkie zdanie, które dużo mówi. Mnóstwo ciekawych inspiracji, nowych tytułów, mam nadzieję, dla Państwa. Pani Iwonko, to na zakończenie. Proszę zakończyć rozpoczęte przeze mnie zdanie. Książki dają mi siłę. Siłę przede wszystkim. Siłę i taką moc. Bo mimo tego, że nie dośpię, przeczytam książkę, ja nie pamiętam, że jestem niewyspana. Siłę, kiedy gdzieś tam zdrowie szwankuje, dają mi siłę, bo mogę na chwilkę zapomnieć o tym, co złe. Siłę do tego, kiedy przeczytam książkę podbudowującą, tak? Więc mam tutaj ten moment, który mnie wsparł gdzieś tam w pewnym momencie. Także siłę, moc. Tematy do rozmów, tak? Ale tą siłę jednak byłabym za tym, żeby... A więc książki mają ogromną siłę rażenia. Jestem. Jeśli tylko pozwolimy książkom, to oddzięczą się nam wielokrotnie w taki sposób, jaki tylko zechcemy wykorzystać te moce, które nam daje. Ja się bardzo cieszę, Pani Iwonko, że Pani znalazła czas, że jest Pani dzisiaj z nami, że mogłam gościć jedną z czytelniczek Księżnicy Stargardzkiej i pokazać, jakie wspaniałe osoby do nas przychodzą. Dzięki takim osobom jak Pani, takim czytelnikom, biblioteki istnieją i będą się miały dobrze. Oby było takich czytelników więcej. Każdy czytelnik, który przeczyta chociaż jedną książkę, przyjdzie do nas, to już nas otwierdza w przekonaniu, że nasza praca nie idzie na marne, że robimy fajne rzeczy, że biblioteki są niezbędne, potrzebne. Bez bibliotek świat nie mógłby istnieć. Za to Pani dziękuję. Pani dodaje tej wiary nam, skrzydeł, w słuszność naszych działań. Na pamiątkę tego spotkania kwiat Grubosz.
który osobie obdarowanej przynosi dobrobyt i szczęście, sygnowany napisem Księżnica Sargarska 2021, książki mojego życia. Może do tego kącika, który ma pani tam zrobionego na potrzeby swojej czytelnicy, przy foteliku, na stoliku, stanie kwiat grubosz, który będzie przypominał ten wywiad i Księżnicę Stargardzką. Dziękuję pięknie. I jeszcze jedna niespodzianka, wyjątkowo dla pani, za pani zasługi. Chciałam uhonorować pani to wzorowe czytelnictwo. Przygotowałam taką niespodziankę właśnie dla pani. Proszę spojrzeć. Właściwa koszulka dla właściwej książki. Jezu, dla właściwej super osoby. Pożeram książki. Proszę spojrzeć. Ja nie mogłabym nikogo innego obdarować tą koszulką jak właśnie panią. Proszę, może dojdzie do tego też, że pani sobie ubierze taką koszulkę. W tej koszulce pani siądzie i będzie pani promowała czytanie, czytelnictwo. Wrzucę coś z kolejną ciekawą książką. Świetnie, niesamowite. Fotel jest niebieski, także bardzo. Proszę, jak tutaj się bardzo nam udało. Dziękuję, to się tutaj przypasowało. I moja kolejna pasja, kwiatki. O, proszę bardzo. Więc, córek, więc jak nie ma grubosza, to nowy do kolekcji właśnie przypominający tutaj to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy, że pani wspiera nas w promowaniu książek i czytania. Ja dziękuję za każdą pomoc. I polecam, polecam. Księgowy jest bogaty. Zapraszamy. Zapraszamy państwa. Również dziękuję państwu za uwagę, za to, że byliście dzisiaj z nami, wysłuchaliście tego jakże interesującego wywiadu. A na koniec, tak, tradycyjnie, puenta, a będą nią słowa niemieckiej pisarki Corneli Funke. Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając. Pięknie.